kochani, dziś przychodzę do Was z recenzją i z testem na żywo trzech moich ulubionych różowych pomadek. I są to pomadki, które są w przystępnej cenie, dają ładny kolor i są moimi ulubionymi. Także zacznijmy. Pierwszą pomadką, jaką Wam pokażę, jest to pomadka w markerze takim, w takim pisaku, coś takiego. Nie wiem, ile ona w drogeriach kosztuje, ale wiem, że na kosmetyki z Ameryki zamawiałam ją i ona kosztowała do 10 zł max. I ona daje dość delikatny kolor i dość zbliżony do moich ust, ale właśnie taki kolor mi się podoba i taki efekt. Ja Wam zaraz pokażę. I tak, to jest coś takiego. Tutaj, jak widzicie, możecie zobaczyć, ma taką wazelinę, tylko że mi się to popsuło i niestety zostało tutaj w środku. A z tej strony ma taki zwykły mazak. To wygląda tak. To jest, jak możecie zobaczyć, bardzo jaśniutka pomadeczka, ale zaraz Wam pokażę, jak wygląda na ustach i zobaczycie, że to wcale nie wygląda źle. Możecie zobaczyć, jaki daje efekt. Jak widzicie, to jest bardzo delikatny i mało widoczny może kolor, ale jeśli nie chcemy mieć przesadzonych ust i chcemy mieć taki delikatny tylko kolorek, to ta pomadka sprawdza się naprawdę świetnie. Ja miałam trudność z nakładaniem ją, bo nie byłam przyzwyczajona do takiego pisaka, ale teraz naprawdę sprawdza mi się świetnie, dobrze mi się ją nakłada, chociaż już jakiś czas ma, więc myślę, że niedługo przestanie mi pisać. Kolejną pomadką będzie to pomadka w błyszczyku, coś takiego z Manhattanu. Manhattan Soft Matte. I to jest bardzo kremowa pomadka. I ona pachnie mi budyniem, nie wiem czy tylko mi. I ją się bardzo dobrze rozprowadza na ustach, tylko trzeba mieć do niej wypielęgnowane usta, bo to jest coś, co później staje się matowe. I to jest coś takiego, jak możecie zobaczyć. Taki też ładny różowy kolor. I to jest bardzo kremowa konsystencja. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jak widzicie, ona jest już bardziej intensywna. Ale ją się bardzo dobrze rozprowadza, bo ona ma właśnie taką bardzo kremową konsystencję. I to jest ostatnia pomadka. Oczywiście mam jeszcze inne różowe, ale one już są droższe, a chciałam właśnie zrobić filmik z takimi tańszymi pomadkami. I to jest z Lovely, coś takiego. Ja za to chyba zapłaciłam 7,49? Około 8 zł w każdym bądź razie. I to jest numerek trzeci, to jest różowa pomadka. Ona też ma świetny kolor i nakłada ją się naprawdę cudownie. Ja w tej pomadce się zakochałam, ja ją mam stosunkowo naprawdę od niedawna, ale jest świetna, już ją po prostu pokochałam, to będzie na pewno mój ulubieniec. I jak możecie zobaczyć, to jest coś takiego, taka zwykła pomadeczka w kredce i jej kolorek. Proszę bardzo, tutaj już jest bardziej taki zimniejszy kolor, może tego tutaj tak bardzo nie widać, ale to jest zdecydowanie zimniejszy kolor. Dobrze, kochani, pokazałam Wam już trzy moje tanie produkty różowe do ust. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i zapraszam już do następnego. Pa, pa!